Dzień dobry, nazywam się Bartek, tak jak zostałem zapowiedziany. Przyjechałem z Gdańska, z firmy Quantum Lab. W Gdańsku też mamy TEDa, więc zapraszam, bardzo fajny. Ja dzisiaj powiem, jak z kolegami nauczyliśmy komputer emocji. I ta aplikacja, o której mówił mój przedmówca, będzie częścią tego, aczkolwiek dość mało, bo myślę, że jest coś ciekawego, czego co ja wiem, a mój przedmówca jeszcze nie wie. I o tym chciałbym powiedzieć. Historia zaczyna się, żeby dać wam taki trochę background, jak to się zaczęło. 2012 rok to był dla mnie rok przełomowy. Wtedy byłem szefem bardzo fajnej firmy, którą założyłem 7 lat wcześniej. To była firma technologiczna. Żyłem sobie jak pączek w maśle. 15-14 osób mieliśmy zatrudnione, kupiliśmy własne biuro, wszystko super. A ja się czuję nieszczęśliwy. No to znany case, tak? Pieniądze szczęścia nie dają. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Szukałem, co jest nie tak. Chodziłem na terapię, myślałem, rozmyślałem. Doszedłem do tego, że brak mi celu w życiu. Później firma padła, jak to zazwyczaj bywa, kiedy nieszczęśliwy człowiek firmę prowadzi. Może nie padła, ale zredukowała się. Na szczęście dzisiaj żyje i ma się dobrze. Prowadzi mój wspólnik. Ja natomiast wyruszyłem na poszukiwanie mojego celu. Usiadłem w jakimś coworku na biurku za 300 zł miesięcznie i zacząłem się drapać po głowie, co ja teraz będę robił. No i tak siedziałem, myślałem. Trwało to trochę. Dużo tych teraz mądrych książek, które można sobie tam kupić, poczytałem. Dużo daję, naprawdę polecam. No i zacząłem poznawać w końcu właściwych ludzi. I chyba to prawo przyciągania i ten cel, że jak myślisz dużo o czymś, to to działa, zaczęło działać. Zacząłem poznawać odpowiednich ludzi. Zaczęliśmy spotykać się u mnie w mieszkaniu, prawie że w garażu, ale akurat na poddaszu. I zaczęliśmy się, dobra, zróbmy coś. Poczytaliśmy dużo inspiracyjnej literatury, przeczytaliśmy jeszcze wtedy biografię Jobsa. Stwierdziliśmy, kurczę, jesteśmy technologicznie umiejętni, mamy background marketingowy, możemy zmienić świat. No i wypróbowaliśmy kilka koncepcji i w końcu wpadliśmy na jedną i powiedzieliśmy, tak, mamy, to będzie to, zmienimy świat i nastało coś takiego. Czyli stwierdziliśmy, że musimy rozwiązać konkretny problem, tak? Czyli moim konkretnym problemem, to coś było dzisiaj o budziku, było to, że ja nie umiałem wstawać rano, tak? Zawsze byłem swoim własnym szefem i wyrobiłem sobie przez kilka lat nawyk wyłączania budzika, co powodowało tym, że zasypiałem, przychodziłem do pracy na 11:00, był to dla mnie duży problem i stwierdziłem, kurczę, jakbyśmy mogli zmienić to, to byłoby super. I teraz jak to zrobić, tak? No i znowu książki, czytanie, okazało się, że jest dużo naukowych paperów na ten temat, okazało się, że to jest nawyk, jak zmieniać nawyki, to wszyscy już gdzieś pewnie czytali. No i myśmy stwierdzili, że okej, zróbmy coś takiego, co dziennie o minutę obniża mi godzinę, o której powinienem wstać, tylko niech liczy i mnie nagradza, jak wstanę. Nawet tam był koncept pieniędzy, że ci, którzy nie wstają, płacą dla tych, którzy dzisiaj wstali, tak jakby pobiera z karty i tak dalej. Tak więc to nas zaprowadziło dalej. No okej, a skoro nawyki to i cała psychologia, i nagle się okazało, że odkryliśmy taki skarbiec w ogóle nauki, która trafia na półkę i to koniec jest z tym, tak? I profesorowie wiedzą bardzo dużo, a wszyscy i tak robią sobie zupełnie co innego, tak? I jako że my mamy background technologiczny, stwierdziliśmy, kurczę, no mamy książki, mamy to wszystko, a czemu ja tego nie mam w iPhone'ie, czemu to nie działa, czemu ja tego nie mogę użyć, czemu Kowalski nie może tego użyć, tylko musi taki paper przeczytać, zanim coś z tego zrozumie. No i myśmy trochę tak zobaczyli, że okej, jest bardzo dużo takich rzeczy, właśnie jak między innymi to, że ja nie umiem wstać, między innymi nawyki, między innymi to, że jak jadę w korku i się na kogoś denerwuję, to go wyzywam, co jest absolutnie bez sensu, że ewolucja nie nadąża za cywilizacją, czyli że dla ewolucji my trochę jesteśmy dalej małpami na drzewie, a cywilizacja już robi lata na księżyc. I zwłaszcza to widać często w psychologii. I te wszystkie rzeczy, o których trochę tutaj mówimy, czyli emocje, nawyki, zwyczaje, to właśnie są takie ewolucyjne pozostałości. I stwierdziliśmy, że okej, to trzeba człowieka trochę do tego XXI wieku ewolucyjnie przywołać i najlepiej to zrobić chyba technologią, bo na tym przynajmniej się znamy. No i tak powstała taka nasza misja, tak? Czyli łączyć psychologię z nowymi technologiami. Psychologia jest super, bardzo dużo się dowiedzieliśmy na ten temat, a technologicznie jesteśmy bardzo dobrzy, bo robiliśmy to całe nasze życie i to jest nasza pasja. I zrobiliśmy po drodze, jak robiliśmy jeszcze tą aplikację do wstawania, zrobiliśmy właśnie tą aplikację, o której mówił Marek, czyli Hawary. To była aplikacja, która mierzyła mój nastrój i okoliczności, które na niego wpłynęły. I po jakimś czasie ja mogłem sobie analizować, co wpływa dobrze, a co wpływa źle na mój nastrój, tak? Czyli wykonywałem test, on mówił, czujesz się dzisiaj na 30%, czyli dość nisko, jesteś w pracy, jest rano, jest środa, więc wyciągnij sobie wnioski. Ta aplikacja działa, do dzisiaj można ją ściągnąć, można jej używać. Głównie sugerujemy ją jako taki suplement dla terapii.
No ale poszliśmy dalej, tak? Stwierdziliśmy, ok, robimy firmę, budujemy, musimy sobie znaleźć inwestora. Zrobiliśmy sobie takie fajne wykresy hokejowe, tak zwane, ile będziemy zarabiać pieniędzy niedługo. Wyruszyliśmy w Polskę, zaczęliśmy spotykać się z funduszami, które nam pomogą zbudować dużą firmę, bo mamy przecież taki ambitny cel i takie fajne rzeczy chcemy robić. Na szczęście udało nam się poznać kilka osób, które tak samo dobrze jak my wiedziały, że to jest wróżenie z fusów i wiedziały, że wartość leży gdzie indziej, a nie w pomyśle na początku, tylko w ludziach. I za to chciałbym im dzisiaj podziękować, bo gdyby nie oni, to ja bym tutaj nie stał pewnie, a przynajmniej nie tak szybko, bo bym się na pewno nie poddał. Natomiast dziękuję im. No i mieliśmy takie właśnie wykresy, pojeździliśmy, udało się. Kilka miesięcy, już mieliśmy biuro, już siedzieliśmy wszyscy razem, kilka miesięcy później zostaliśmy wybrani na taki fajny program na wyjazd do Doliny Krzemowej na 3 tygodnie, gdzie byliśmy szkoleni przez duże firmy, przez mentorów biznesowych z Doliny Krzemowej, z takich firm jak Oracle, jak Samsung, z trzema innymi firmami, bardzo fajne przeżycie, dużo zmieniło, bardzo intensywne. Nie wiem, czy ktoś kojarzy tego pana, to jest jedna z ikon dzisiejszej psychologii, profesor Zimbardo. Napisaliśmy do niego maila, gość nas zaprosił do siebie na kanapki, kawę, posiedział 2 godziny z nami, opowiedział w ogóle o swoim życiu. Fascynująca kolekcja masek dla obcych ludzi praktycznie, tak? To jest naprawdę facet, który napisał chyba z 15 książek o psychologii, słynny eksperyment na Stanfordzie z więźniami, co podzielił studentów na więźniów i strażników, no po prostu z nami siedział 2-3 godziny, opowiadał, zrobił nam kanapki, było bardzo fajnie. Założyłem też spółkę w Stanach, też fajny taki milestone, wystawiłem pierwszy czek na $1 000 000 w przyszłości do zrealizowania. Mam nadzieję, to trochę właśnie prawo przyciągania, mam nadzieję, że kiedy ta mała dziewczynka będzie już miała 18 lat, to ten $1 000 000 będzie niczym. No ale co to dało? To dało to, że zacząłem myśleć inną skalą, tak? Zacząłem nie myśleć o tym, o kurczę, zróbmy taki biznes, co zarabia 1, 2, 3, 5, może to będzie dużo, tylko zmieńmy skalę. Nam się mówi o biznesach, które zarabiają miliardy, setki miliardów, tak? Czemu nie? I sobie zacząłem zadawać pytanie, no właśnie, czemu nie? No bo co, jestem głupszy? No chyba nie. No bo co, bo jestem Polakiem i mi nie wypada? No chyba nie. No bo co, bo mam złych ludzi? No nie. No nie było żadnego racjonalnego powodu, żeby nie powiedzieć, kurczę, a czemu nie zrobić właśnie takiej firmy jak Google drugiej, tak? Na przykład tak dużej, dlaczego nie? No i faktycznie nie było żadnego dobrego powodu, żeby tak nie było i zacząłem myśleć, okej, no ale z tymi samymi z aplikacjami to tego nie zrobimy, to będzie troszeczkę za mało, musimy iść troszeczkę dalej i poszerzyć nasze horyzonty. I teraz, jak ja tam pojechałem do tych Stanów, pokazywałem im tą aplikację do mierzenia nastroju, to oni byli bardzo, bardzo tym zaintrygowani i mówili, kurczę, wiesz, to takie komputery nie wiedzą, jak ludzie się czują, to jest fantastyczna sprawa, przecież to można zrobić tyle z tym rzeczy, gdyby komputer wiedział, jak ja się czuję, to mogą być nowe produkty, nowe usługi, tylko że wiesz, no nie test, no nikt nie będzie tego mówił, no bo co to za sztuka, jak ty powiesz komputerowi, jak się on czuje, jak ty się czujesz, to on będzie wiedział. Musisz to tak jakoś wymyśleć, żeby on to wiedział bez ciebie, tak jak GPS w telefonie, tak? Ja mu nie mówię, gdzie ja jestem, on wie, gdzie ja jestem, tak? I ktoś tam, chyba to był taki pomysł, trochę ktoś tam spalnął z głupoty trochę, a może z twarzy? No i to dało do myślenia, no bo potem sobie zacząłem zadawać pytanie, a skąd my jako ludzie wiemy, jak ja się czuję? Skąd wy wiecie, jak ja się czuję, tak, teraz? Ja wam czasami to powiem, ale najczęściej wy to wiecie z mojej twarzy, jak się uśmiecham, jak jestem smutny, jak płaczę, jak robię zdziwioną minę i tak dalej, i tak dalej. My to podświadomie odbieramy, to jest komunikacja emocjonalna. Więc pomyśleliśmy, że może uda się zrobić tak, żeby komputer to czytał automatycznie i wiedział, jak my się czujemy. Zaczęliśmy sobie analizować rynek, patrzeć, co jest dostępnego. Na szczęście okazało się, że nie ma tego dużo, jest tylko kilka uniwersytetów, które nad podobnym konceptem pracują. Tutaj macie jakiś taki prototyp, który zbudowaliśmy. Natomiast często są nieskomercjalizowane i niedokładne rozwiązania. Tak? No to powiedzieliśmy, o, jest szansa dla nas, skakujemy, zabieramy się za to, w sumie mamy do tego kompetencje, więc czemu by nie? Zaczęliśmy prototypować. No i teraz jak i przede wszystkim po co, tak? No bo jak to będzie dla was ciekawe, a po co jest bardzo ważne, bo bardzo często w Stanach też pokazywali nam przykłady firm, które mówią, robimy to i tamto, zmienimy świat, wow, super, potem się okazuje, że nikt tego nie chce, bo to jest bez sensu i to nic nie rozwiązuje, tak? Wygląda inspirująco, ale do niczego, nikomu nic w życiu nie pomaga. Więc może najpierw zacznę, jak to działa. I od razu okazuje się, że intuicja nie była błędna, bo w naszej głowie znajdują się takie nerwy, które są połączone z tą, że tak powiem, pierwotną częścią mózgu odpowiedzialną za emocje, które sterują mięśniami twarzy. I to one, kiedy my czujemy jakąś emocję, powodują pewien wyraz, pewien grymas na naszej twarzy. Uśmiech, strach, łzy i tak dalej. Dlatego jak na przykład czasami się śmiejemy, a nie chcemy się śmiać, bo sytuacja jest krępująca, to nie możemy tego zmazać, tak? No bo to nieświadomość steruje, tylko te nerwy, tak zwane facial nerves, które sterują właśnie tymi emocjami.
emocjami. Dlatego my nie myślimy na przykład, o, ale się zaskoczyłem, to teraz pokażę to na twarzy. To tak nie działa. Tak, to jest podświadoma reakcja, ona omija te części odpowiedzialne za analityczne myślenie i steruje tymi mięśniami. Jak się okazuje, tych mięśni na twarzy trochę jest. Ktoś je kiedyś fajnie sklasyfikował. To są tak zwane action unity i one sterują każdą częścią twarzy, tak? Pewnymi częściami twarzy jak nos, oczy, brwi i tak dalej. I teraz w zależności od tego, jakie action unity, czyli jakie mięśnie się poruszą, możemy sklasyfikować, że dana osoba czuje pewną emocję. To jest ich pewien przykład, tych kilka i tu mamy zdjęcie pana, tak? Możemy sobie zagrać w pewną grę i zobaczyć, jakie ten pan aktywizuje action unity. Teraz mamy Action Unit 2, to jest podniesienie brwi, faktycznie widać, tak? Action Unit 4, to jest zmarszczenie tych tutaj końcówek brwi, bo to się okazuje, że to są inne mięśnie. Action Unit 5, tak? Podniesienie górnych powiek. Action Unit 9, to jest zmarszczenie nosa. I 23, to jest takie... nie wiem, zmarszczenie ust. Natomiast okazuje się, ściśnięcie, tak. Natomiast okazuje się, że taki prawdziwy anger, czyli prawdziwy gniew, to jest action unit 4, 5, 7 i 23. Z tego możemy wnioskować, że ten pan udaje, bo tak naprawdę nie mamy kontroli nad wszystkimi mięśniami na twarzy. Tak, niektóre mięśnie możemy tylko ruszać świadomie, więc 5 i 7 to oznacza, że podnosimy górną brew do góry i trochę mrużymy dolną. To wyzywam każdego, żeby spróbował to zrobić świadomie. No, naprawdę bardzo ciężka rzecz. Oczywiście ten pan jest aktorem, więc robi to całkiem dobrze, natomiast w tym wypadku udaje. No i teraz to właśnie ta lekcja so what, czyli co z tego, tak? Co z tego, że my coś takiego wiemy i potrafimy zakodować, że komputer potrafi wykryć. I to mówiłem, to jest pierwsza lekcja z Doliny Krzemowej. I teraz, może zanim to jeszcze powiem, zastosowań pewnie jest wiele, to już pewnie możecie sami sobie kilka wymyśleć, jak, co to daje, że ktoś może czytać moje emocje z twarzy, tak? To na pewno jest rozrywka, robotyka, edukacja, medycyna i choćby nawet sam fakt, że możemy dostosowywać nasze obecne produkty do tego, jak się czuje ich użytkownik. Wsiadam do samochodu, jestem zdenerwowany i on mi robi blokadę na 50, żeby nikogo nie przytrąbił, na przykład, tak? To zostawiam waszej wyobraźni, natomiast ja chcę powiedzieć o jednym przypadku, który teraz już jakby realizujemy. I do tego, żeby to zrobić, muszę puścić wam krótki 30-sekundowy film i napić się wody. Działa. Billy, use the cleaner. Touchdown. Yeah, it only works with Doritos. Why only Doritos? You ask too many questions, Billy. Tak. Ja sobie pozwoliłem patrzeć na wasze twarze, kiedy to oglądacie. Ja oglądam to reklamy chyba 50 raz. I tu macie wykres, nie będę puszczał drugiego filmu z osobą, która to oglądała, bo nie chcę tego prawa, drugiego prawa do innej krzemowej naginać. Natomiast to jest właśnie to, co nasza technologia wykryła, czyli jaka była dystrybucja emocji w czasie. I teraz u jednej pani, anonimowej. I teraz zielony wykres to jest szczęście, żółty to jest zaskoczenie, a ten brązowy najwyższy to jest zniesmaczenie. I to widziałem po niektórych waszych twarzy, że dokładnie tak to wygląda, dokładnie jest taka dystrybucja. Czyli cieszymy się, bo koleś włożył palec do dziurki, jest fajnie, potem widzimy grubego kolesia za ścianą, jest zaskoczenie, liże palca, jest niesmak i potem się śmiejemy. Nie? I to nam mówi, że reklama ogólnie jest dobra, tak? Bo wywołuje fajne emocje. Teraz do tego dorzucę fakt, że my jako ludzie bardzo kiepsko określamy to, co czujemy do czegoś. Zazwyczaj większość z was powie, że po prostu czułem śmiech, tak, czułem szczęście, bo fajna, śmieszna reklama, ale mało kto z was powie, no ale tam czułem też się trochę zniesmaczony. Dwa, istnieje korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a chęcią zakupu produktu. Trzy, ludzie sami w sobie kiepsko dość określają innych emocji. Na poziomie 83% robiliśmy badanie, czyli 17% osób myliło się w określaniu ze zdjęć, z filmów, jak inni ludzie się czuli. I to było po co. I teraz jeszcze szybko kończąc, chciałem powiedzieć, że na początku było faktycznie nas czterech, ale to już nie ma sensu, bo jest nas 10 i to jest mój zespół i ja bardzo też chciałbym mu podziękować. Zobaczę sobie kiedyś film na YouTubie, to będzie wiedzieć. Fajne chłopaki, naprawdę uważam, że ludzie to jest najważniejszy skład zespołu i to zobaczyli nasi inwestorzy i dlatego mi się wydaje, że nas zainwestowali. I podkreślam znaczenie, ludzie są najważniejsi faktycznie. To dzięki nim możemy robić tak skomplikowane rzeczy tak małym zespołem.
Kolejne kroki szybko. Uważam, tak jak powiedziałem, my chcemy łączyć technologię z psychologią i mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok, czyli nauczyć komputer emocji, a potem pomóc w takich rzeczach, jak dzisiaj ja rano miałem, czyli zapomniałem ładowarki do mojego komputera, przyjechałem z Gdańska, prezentacja była na komputerze, ola Boga, nie będzie prezentacji, co ja teraz zrobię? Denerwowałem moją biedną narzeczoną w ciąży, jeździliśmy po iSpotach po Wrocławiu, żeby podładować komputer i wysłać prezentację i to wszystko przez to, że co? Zapomniałem ładowarki. Więc chciałbym kiedyś mieć coś takiego, że nie zapomnę i ktoś mi zapisze, tutaj nagle powie pip, 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 zapomniałeś ładowarki, zabieraj ładowarkę. I to jest rozwiązywanie prawdziwych życiowych problemów za pomocą pewnych mechanizmów psychologii i nowej technologii. Każdy jakoś to podsumowuje swoją prezentację. Ja sobie zdaję sprawę, że moja jest bardzo ogólna i opowiedziałem o tym, jak powaliłem firmę na kolana i poznałem fajnych ludzi i byłem w Dolinie Krzemowej i tak dalej, i że emocje można mierzyć. Wnioski zostawiam Państwu. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że da się robić fajne rzeczy w tym kraju. Dostaliśmy ponad 1 000 000 złotych na zrobienie takiego pomysłu. Poznałem fantastycznych ludzi. Jestem tutaj. Założyłem firmę w Dolinie Krzemowej. Więc da się, można próbować i nikt mi nie mówi, że się nie da w tym kraju. Więc da się. Dziękuję bardzo.